Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Izek. Wracają misje z Rojem po dwutygodniowej właściwie nieobecności. Rojo już tutaj sobie spryskał troszeczkę pokój. Ja po prostu śmierdzi mi zajebistą zabawą. Dobra, wiesz? I muszę to oczyścić. Bo Rojson, to jest problem. A, już? Tak. Więc właśnie, tak, witamy bardzo serdecznie. Major była dwutygodniowa przerwa, słuchajcie, przez to też jeżeli chodzi o nasze misje, ale już do was wracamy oczywiście. Troszkę sobie przyciszę. Nie masz kul, ty. No nie mam kul. Ja miałem kulę. No ale 4 kile zrobię. Wiesz, że ci plantuję bombę teraz, plantuję ci bombę. Tak szybko? To jest chwila przecież. No ale nie, jakaś... spokojnie. To była jest taka rundka na przywitanie, ja dobrze. Ja powiem tak, wyjdziemy z gry, założymy jeszcze raz. Dobrze. Bo stracimy punkty. A dobra. Nie chcemy tracić punktów. Bo za późno się trochę przewitaliśmy, ja też nie byłem skupiony, ty jeszcze też nie. Więc to była taka rozgrzewka. Jak możesz nie być skupiony, skoro chyba pierwszy raz w życiu jesteś wyspanym człowiekiem? No tak paradoksalnie, to właśnie chyba tak za długo spałem dzisiaj. Serdeczne 17 godzin, dobrze, niech nie, będzie. Nie, słuchajcie, dzisiaj spałem 17 godzin, czajcie bazę. Poszedłem spać o 21 i wstałem o godzinie 13 prawie, no przecież masakra, nie? Masakra. No musieliśmy sobie jeszcze klasycznie z Izakiem pogadać o Majorze przede wszystkim, bo niestety przez niego, i to jest kwestia zrozumiała, tu nikt, do nikogo nie ma pretensji, nie mogliśmy nagrać nic dla was tydzień temu, ale zgodnie stwierdziliśmy, że doping był genialny na Majorze. Mhm, dokładnie. Nie, doping, słuchajcie, to absolutnie było coś rewelacyjnego. To, ja już zresztą mówiłem nie raz już o tym, ale Dla mnie tam ten dzień z ćwierćfinałem i półfinałem Virtus Pro był najlepszy dzień w ogóle w mojej sportowej karierze. Jak widziałem, co się działo na trybunach, jak grali Virtusi, jak wygrywali z Nord, jak później niestety przegrywali z Immortals, ale to było wszystko po prostu. Kurczę, był ten fantastyczny doping, były emocje pozytywne, negatywne, była euforia, były łzy, no to było coś niesamowitego, co się tam działo. Oj, było to widać, było to czuć, ale tak jak mówię, to w sumie też o tym napisałem, jak wnosiłeś puchar. To czułem, że tak, że czujesz to samo, co ja czułem, kiedy pierwszy raz uścisnąłem dłoń Brianowi Fargo, nie? Że jakaś taka symboliczna forma osiągnięcia jakiegoś mega poziomu, jeśli chodzi o pasję, prawda? Dokładnie tak. Aczkolwiek to twoje machnięcie na do widzenia, kiedy nie wiedziałeś, jak się zachować, było rozkoszne. Spokojnie, na szczęście masz mnie. Nie, no spoko, Rojson wszystko czyści, nie? Dobra, chociaż jednego, nie? No chociaż jednego mam! Proszę, baw się! Dobra, ja tutaj kupię jedną CZT i wrzucam ją też na ziemię, żeby mieć w razie czego więcej kul, nie? Ja teraz The Shielders gram w sumie na zmianę Counter-Strike, Battlefield, bo w sumie nie ma w co grać, jeśli chodzi o single prywatnie. Premiery dopiero nadchodzą, a ja już umieram po prostu. Drugi miesiąc braku jakichkolwiek fajnych premier pode mnie. Dopiero za miesiąc, a październik to będzie masakra. Miliard premier i miliard eventów. Ja już się boję października, ja drżę. No, to będzie się działo, no. A teraz to widzisz, teraz to Counter-Strike, ja to jeszcze PlayerUnknown. No tak, tutaj shopa, tak to sobie nazwijmy może. Tak, idę. No, kurde, same głowy robiłem, a oczywiście co? Izako Dobromir. Cóż, no tak bywa, no. Tak bywa, no. No patrz, mamy 10. Tak całkiem sympatycznie to idzie. Tylko wiesz, jedynym minusem całej tej zabawy jest to, że niewiele amunicji ma ta CZ. No dlatego ja dokupuję nowe, widzisz. Tutaj, żeby leżały na ziemi. Ale amunicja się nie regeneruje, bo ja mam... Regeneruje się, ale w sensie, czy po rundzie, nie? No ja poniosłem... Ziemna idę tam. O co, naucz się strzelać. Wariacie. Nie no, spoko. No. Dobrze, uratowałeś tą rundę, Izak. Ja chyba coś się strzelił w ogóle teraz. Podniosłem twojego skinę. Bardzo ładny. Fanatic Virtus Wariat. Pro, Neo. No, to jest pamiątka z Kolonii 2015. Ale ten błękit jest śliczny. Otworzyłem tą CZ kiedyś, kurde, ze skrzynki, a to taka, wiesz. No już warta jest tak za 30 euro. To otworzyłeś coś dobrego? Serios? No, to mi się zdarzy. Nie było wtedy streama. Był stream wtedy, albo... Ale nie ze mną. Stonu. No, to wtedy nie z tobą. Dobra, no, puścili czujkę. Ja się bardzo cieszę. No to jeszcze 4 fragi nam puszczono w ogóle. O kurde. Kurde, nic nie wchodziło.
Dobra, wjeżdżamy. Miałem tak słabo z życiem, ale... Ja też. Szopata, ty? Nie, to też chyba jesteś. Gdzie oni są, cholera? Trzech ich... Tylko, że oni są obici przeze mnie. A chyba bez asysty, bo miałem... Okej, chyba szopa. Przepraszam. Dobra, nie będę się głupio tłumaczył. Wiesz co, ostatni frag 13 HP. Oż ty. No, elegancko. Easy peasy. Easy. Where's the peasy? Peasy is next to the squeezy lemon. Nie jest tak źle, patrz, że pierwszym razem to zrobiliśmy. Dobrze, żeśmy zrestartowali. Mhm. 23 tysiące punktów, może nie jest tak dużo. Ale to chyba za Bullet Accuracy nie dostaliśmy dużo punktów, mieliśmy tylko 39%. Tak się no. Headshot 60% to nie jest tak źle. Bo tu widzisz, masz te punkty za wszystko. Tak. Więc tak. Na pewno trzeba lepszą skutecznością się popisać tutaj, jeżeli chodzi o celność kul, bo to było jednak słabo. Mhm. Ale tak, żeby to pokonać, to tak ciężko. Ale wiesz co, to ja bym jeszcze, myślę, zaczepnął jeszcze jedną mapkę. A walimy do tak... ciebie, tak. Z nawiązką, kurczę, że ostatnio nie było, a też za tym strasznie tęskniłem, bo czegoś mi w ten weekend brakowało i coś czuję, że nie tylko mi, biorąc pod uwagę wyświetlenia duetu u ciebie na kanale z ostatniego filmu. Co? No, wyświetlenia duetu u ciebie na kanale, ostatnia operacja. Ja więcej niż każdy następny twój film potem na kanale. A, no tak, no bo później wiesz, były majory, to były podsumowania majorów, mecze poszczególne, to wiesz, wszystko właściwie ze streamu, chociaż podsumowania może nie, ale tam podsumowanie to wrzucałem od trzeciej strony na kanale. A ja sobie to oglądałem i byłem up to date, jak się to mówi, także ja uważam, że te materiały bardzo potrzebne. No nie, też się ludziom podobały w sumie te materiały właśnie z podsumowaniem. Jak się to mówi, z pierwszej ręki. No, dobra, teraz musimy zrobić foragi z Famasa. Yeah. Ile Famas kosztuje? 2250 czy 2000, mm-hmm. coś takiego, nie? To, czyli co, bawimy się nożami, rozumiem teraz. Gdzie tu jest rifles? A, 2250, tak. Gdzie tu jest rifles, kurde? No bo ja nie wiedziałem, gdzie jest Famas. Ja nigdy się nie kupuję Famasa, stary. To jest problem, ja się nie kupuję nigdy w CS-ie. Ja też raz to kupiłem. Albo kupujesz sobie, teraz coś możesz pozabijać trochę, nie? No tak, tylko że oni są na dole, muszą podejść. Już proszę górą, nie? No właśnie. Sorry. Teraz? Dobra, to ja pójdę z tej strony. Strzelają do mnie. Dobra, widzę ich. Dobra, dwóch zabiłem. Chodź tu, kurde, już strzelaj, no, wariacie. O. A! Dobrze. Kopię. No, jeszcze jeden tam jest na dole. On jest na luzie, zaraz go dorwiemy. Mhm. Już nie stać na Famasa, to już. Ciebie też znaczy na Famasa spokojnie, nie? A na lajcie! No, to już nie ma sensu się pitolić. To luzik. No, dokładnie tak. Dobra, karabiny, Famas. Ja mam jakąś skórkę na niego. Nie, dobra. To znaczy, widzisz, tam, ja nawet skórki. Tam środek, patrz, środek. Dobra. Jest środek, mnóstwo, wszyscy. Dobra. Aż tak? Jeden na prawo, jeden lewo, słyszałeś wszystko. Tak. Lewo, o, widzisz go. To jest za karabin, nie? Chyba sobie burstę ustawiłeś chyba, nie? Prawie wszystkim jeszcze zabił się gościu, nie? No zabił się ten typ. Zabił się, zeskoczył z góry, tak? No zabił się, no. Jełop. Będziemy się jednego fragmentu. A, czyli... później. Czyli walić... Nie, no. Aha, aha, dobra, full auto, okej. Prawie wszystkim jeszcze sobie uruchamiasz... Dobra, mam już, sorry. A już wyszli? To bardzo szybko wchodzą. No i super. No i kurde. No tak, no ten jeden. Nie, to no, jest taka mapka, gdzie właśnie wychodzą ze środka bardzo szybko, wiesz? No i jest większe tak, prawdopodobieństwo, że popełnią samobójstwo właśnie przez te dachy, no. Okno. Prawo. Mhm, moja strona będzie. Leży. Dobra. No gdzie są? Okej, moja strona chyba znów. O kurde, wysprejował mnie, ale niestety nic go nie ustrzeliłem. O tutaj, nie, 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 nie tu. Tu. Kurde. W ogóle planci!
Gdzie on, gdzie on to plan? Będzie? Może po prawej stronie za tymi skrzynkami teraz. Ale gdzie on to w ogóle, stary? Dobra, nieważne. Mamy hajs na starcie. Gdzie to jest ten plus. Ze śmietnikiem się da? Ale to jest ten, wiesz, nie, ten jest gigantyczny, stary. Ten bombsite no jest właśnie. Gigantyczny. On ma kurde... Przecież on zajmuje pół mapy, ten kurde bombsite. No, na mapie widać. Dobra, czyli musimy od razu ich szarpać. Dobra, ty patrz, ja patrzę okno. Prawa strona. Dobra. Dużo. Ładuję. No i pięknie. Dobra, jest. Dobra, paka jest w widocznym miejscu. Mogą ją podnieść i od razu plancić, tak? My nie możemy ich dopuścić tutaj. Dobra, jeden przebieg na dole, ale tylko jeden. Prawa. Prawa strona. Mhm, dalej, dalej tutaj są. Czego? Dobra, ładnie. No okej. No ten hajs na zakup Famasa od początku dużo daje. Daje mega przewagę. 5 do przodu. Przy braku samobójstw. Naucz się strzelać z daleka. No i super. Ja też tak myślę. Ja zapiozę. Ale za wyjdzie. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Tak, tak zwany granat osłabiający, tak? Okno! Ale... O kurde! Aj, ale zrobione. Udało się, to całkiem spoko. Szkoda, że się raz nie udało, bo zabili jednak, ale... Ale to dropy, pa. Wow! Powiem ci mono. No to... O, dostałem gwiazdeczkę jeszcze. No tak, no był drop. Tak? Bardzo no, dobrze. No to wiesz, misje, powiem ci, że już powoli się kończą nam tak, tak naprawdę. Nie, nie mów tak. Powolutku się kończą. Nie mów tak! Ja nie ale, chcę ale tego słyszeć. Ale wiadomość wczoraj chyba od Michała 3210, czy tam 1230, mm-hmm. czy 32117, nie wiem. W każdym razie pisał, że zrobi coś fajnego dla nas już z jakimś ten podcastem. I wysyłał mi już jedną zajawkę i będzie co ogrywać, jak się misje skończą na pewno. A na dzisiaj, moi drodzy, w tych misjach to wszystko. Oczywiście kolejny odcinek jutro Roysona. Także zapraszam sobie. O kurde, wiesz co, bo mi... Jak gram ten show mecz, to, ja, to mi wyskoczyła skrzynka. Czekaj, otworzę przy okazji. Bo mi wyleciała skrzynka, jak gram ten show mecz. Dobra, tak, no to otwieraj. Skrzynkę, więc zobaczymy, co dostałem. To tak jak drop, wiesz, ze skrzynek, z paczek i zobaczymy, co... Jadwiga Rojewska. A kupę! Nie no, Ripple. Na szału nie ma niestety, więc za ten show mecz dostałem po 250 Ripple. A tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia jutro u Roysona. Trzymajcie się, cześć. A ja was zapraszam dzisiaj o 12 na chory wstępniak, przez który zdejmą mi pewnie kanał. Serdeczna tarcza, hej. Ja pewnie zobaczę, bo ten film pewnie będzie o 15 czy 16. No to sorry, może będą jakieś mirory jeszcze. No. Cześć. Trzymajcie się.